Jadę zobaczyć, co tam Marek wywinął. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Co odwaliłeś? Zasrała się. Co? Zasrała się. To znaczy? Coś kurwa poszło. No nie gadaj. Ale co, zdążyłeś tu zjechać czy wjechałeś? Nie, zjechałem, to nic. Co lipa. Będziemy go wpychać. Kurwa. No dobra, pchamy. Bo ten... Są tu do drogi, nie? No nie wiem. Bartek! Kiedy on pójdzie do domu? No bo chodź. Do tu dojęć polować do kościoła. No ale linkę musimy mieć. Ja mam busie. Pojadę do busa, wezmę linkę. Dobra? No bo co? Albo tak, albo samochód przypił. A teraz nie przejadziesz. Bartek! Tam gdzieś do drogi łagodnie można dojść? Kurwa nie pana. Ale co, coś strzeliło czy? Zagadało tak jakby łańcuszek pęknie. O kurde, no to dupa. A mówili, nie kupuj starej Hondy. Coś w tym jest. Ostatnio wszyscy moi znajomi Hondy naprawiają. Po 3 miesiące. No problem, wiesz? Chyba łańcuszek szlak trafił. O kurde. I trzeba go pchać. A w ogóle na luz można go wbić? To pod koparę go zapchnijmy i się sprawdzi dokładnie ten wjazd, czy jest ten przejezdny do samochodu. Nie wiem, to musimy ale wiesz... No najprościej by było, nie? Bo no. Go teraz tam pchałem. No mówię, mogę pojechać do samochodu po linkę, nie? No i tak byś musiał, jaka to byśmy zaciągnął, nie? No. Nie no, a jak tu do drogi, to ja samochodem tu przyjadę po ciebie. A nie, bo ty masz. To trzeba sprawdzić to ten wjazd. Samochodem nie? Przyjadę i cię zawiozę pod ten. Trzeba sprawdzić ten wjazd najlepiej, nie? No to byś musiał jechać. Czy przypadkiem wiesz, nie wypukało z tej jamy, tak jak tam widziałeś, nie? No. W jednym miejscu była. Bo to jest moment kurwa i kłopot. No bo tu nie podjedziemy nawet na holu, nie? Nie, jedziemy tylko o kopary, nie? No to co, no i tak muszę jechać po linkę, nie? To ty leć po linkę, a ja zobaczę ten wjazd. Dobra. Tu normalnie do drogi jestem, tu, nie? Tu. No? Tu, dobra. Masz tam tak w ogóle, nie? Mhm. Jadę zobaczyć ten wjazd. A akurat ci się chciało tu zjeżdżać. Ktoś cię prosił o to. Nie było mowy, ty zjedź tu. Ty, no lepiej tu niż tam, gdzie wtedy zjechał, nie? No. Sam tam zjechałeś. Tam to by była tragedia. Tam by był challenge, ja bym tam to zjechał.
gdzieś. To nie tu. Tu też jest fajnie. Tu jest zawodowo. Ale tutaj ten pan mówił, żeby nie jeździć. Dobrze. Uszanujemy to. Tam jest, dobra. Ale japa. Muszę jeszcze zarwać. Bierzemy. Ale przygoda, normalnie. Szok. Ale naprawdę polecam, miejscówka super. No, pasy zapakowałem, dobrze, że plecak miałem. Wrzuciłem to w plecak, wziąłem wszystkie pasy, które miałem, w miarę długie i jedziemy rzeźbić. Tu wypieprzyłem ten koron, ja mam. Tutaj. Pasy mi wyleciały, nie? Gdzie wy? Marek! Tam gdzie są. I co? Drogo. Teraz drogą. Wziąłem plecak, bo tak za... Ja bym się powiedział, a tu na powie... A czy nie jadziesz na motor? Za co by to wziął? Ja cię pociągnę, co? Bagażnik mam z tyłu. Gdzie? A. No dobra. Tu masz na samochód drogę. Albo ja będę ciebie ciągnął, ty jego. Wszystko wiesz. No. Ja
Adik dzwoni. Korzystacie z tych zrywek na gogle? Z tych zrywek na gogle korzystasz? Nie. No, no ale wiesz, koszt zawsze mniejszy. Ale po co ty, wiesz, jakbyś na zawody jechał i wiesz, i było to, i chcesz, wiesz, żeby tam widzieć co chwilę, nie? Bo ci zachlapie, to tak, ale tak to szkoda kasy, nie? Tak mi się wydaje, nie? Po co ci to? Ciekawe, jak moje się sprawdza z tym dziadowskim mocowaniem. W ogóle? No, na rzepy. Aha, bo ty masz ten... Speed, coś tam. Aha. Scott Speed System, jakoś tak. Aha. Najtańsze, byli to wziąłem, z 300 na 85, przecenione to co? To już niepotrzebne? Nie. Jedna linka? No. No wziąłem wszystkie, no bo... Nie widziałem jeszcze był to. Ale ten podjazd, co tu zjeżdżałem, to jest trudny. Który? Ten. Co tam zjeżdżałem? Coś do możesz zawiązać, najwyżej się utnie, trudno. Na kokardkę. Nie, normalnie. Wczoraj czy przedwczoraj ciągnik rozerwał na pół endurem? Nie. Wszyscy zdrowi, znaczy zdrowi, połamani, nie? Ale, ale żyją. Świebownie, nie? Zobacz. Ciapka na pół, kurwa, rozerwu. O kurde, krosem? Jo. No czy enduro jakieś, nie? Aha. Jo. Ale jaja. Kuchę mam na wstecz. Jej kuchka. Wolno nie jechał. Nie. Tak jak tam na toru byś stąd leciał, nie? Mhm. No to wtedy, ale żyje go, nie? Tak kumpla straciłem 2 lata temu. Ten ściągnik mu z pola wyjechał. Świeżo ściga kupił, nie? Mhm. 600 czy coś takiego i ciągnik mu wyjechał i zgon na miejscu, nie? Szok. 23 lata. Pochać busuba! Ja cię popcham. Powąchaj dwusuwa. Jadą. Historie lubią się powtarzać. Z numerem historia, bo nie mieliśmy linki, a tu jest. Jadą ostro tam. Yamaha daje radę. Ostro daje, Bartas. Centralnie na drogę wyjechaliśmy. A na razie, nie?
już na miejsce. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro.